Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu Odporna Szkoła dla Dyrektora. Bardzo się cieszę, że Państwo nas zaszczycili. Mamy dzisiaj ciekawy temat i eksperymentalny sposób ujęcia tego tematu, bo od dłuższego czasu zastanawialiśmy się nad podjęciem wątku motywacji nauczycieli, albo jak to się często pojawia w szkoleniach dla dyrektorek i dyrektorów, motywowania tychże nauczycieli. I nie podejmowaliśmy go dotąd, bo trochę trudno jest nam o tym myśleć w takich kategoriach zadania dyrektorskiego, a bardziej takiego działania całej społeczności szkolnej, w której dyrektorka czy dyrektor są odpowiedzialni za to, żeby stworzyć warunki do tego, żeby nauczyciele się angażowali. No i w taki właśnie sposób chcielibyśmy ten temat dzisiaj ująć, a ta eksperymentalność wynika z tego, że mamy szczególny dobór ekspertek, dlatego że mamy dwie pary, dyrektorka, nauczycielka, bo wydaje się, że trudno bez nauczycieli rozmawiać o motywacji i o zaangażowaniu. I do tego tematu serdecznie Państwa dzisiaj zapraszamy. Witamy oczywiście w gościnnych, choć elektronicznych progach Centrum Edukacji Obywatelskiej, najstarszej organizacji pozarządowej, która zajmuje się wspieraniem szkół i osób, które w tych szkołach są aktywne. Tutaj po prawej stronie tego slajdu widzą Państwo imponujące liczby, z których jesteśmy dumni. I bardzo serdecznie zachęcamy do korzystania ze wsparcia, które można u nas uzyskać. To wsparcie w zdecydowanej większości jest bezpłatne dla szkół, chociaż są takie działania, które są odpłatne, ale wtedy bardzo się staramy, żeby były to takie ceny, które są dla środowiska edukacyjnego dostępne i zachęcające do tych działań. Szczególnie ważne jest dla mnie, żeby zaprosić Państwa na nasze strony internetowe, bo tam można się dowiedzieć dużo więcej o tym, co robimy. Można się też zapisać na te rozmaite przedsięwzięcia, które realizujemy, a wśród nich są i szkolenia, i projekty edukacyjne w różnych ważnych, kluczowych obszarach funkcjonowania szkoły. I dziś powiemy o dwóch takich wątkach. Bo są bardzo aktualne. Pierwsze z nich to studia podyplomowe liderów oświaty, znane czasami w skrócie, pod skrótem SPLO. Jest to szczególny rodzaj studiów podyplomowych realizowanych w partnerstwie z Collegium Civitas, z uczelnią wyższą, dla osób, które liderują w oświacie. Ja może skorzystam z takiej cudownej okazji, że jedna z naszych dzisiejszych gościń, czyli Eliza Wróblewska-Hencel, jest osobą bardzo mocno od kilku lat zaangażowaną w pracę na tym studium. Poproszę cię, Elizo, jeżeli możesz, żebyś powiedziała dwa słowa dla Państwa, żeby wiedzieli, czy warto i po co warto się zaangażować w te studia. Dziękuję Ci, Przemku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To nie będzie reklama wyuczona i taka, którą ktoś kazał mi przeczytać. Chciałabym Was zaprosić na moje refleksje, które za moment Wam przedstawię, czyli takie niezwykłe wydarzenie, jakim jest udział w studiach podyplomowych liderów oświaty. Takie, które jest rewolucją w myśleniu o zarządzaniu szkołą, bo taka rewolucja się dokonała we mnie, tak jak Przemek powiedział, kilka lat temu. Teraz już współpracuję w ramach działań studiów podyplomowych liderów oświaty, ale serdecznie Was zachęcam. Jeżeli zależy Wam na studiach, które Was rozwijają, czyli nie są suchą teorią przekazywaną, nie jest to zasób wiedzy, który musicie zastanawiać się, jak wykorzystać, tylko autentyczne spotkania, rozmowy, warsztaty. Jeżeli chcecie wzmocnić swój rozwój jako lidera placówki oświatowej, jeżeli chcecie uczyć się empatycznego przywództwa, które patrzy na i odczytuje potrzeby nauczycieli. Jeżeli chcecie uczyć się wprowadzania zmian w swojej placówce, tych drobnych, które są takimi małymi krokami do ulepszania swojej placówki, takich większych, które też sprzyjają uczeniu się uczniów, to zachęcam Was bardzo serdecznie.
spośród tych wszystkich rozwiązań, które są na studiach podyplomowych liderów oświaty, ja cenię sobie szczególnie małe grupy seminaryjne, które są pod dowództwem facylitatorów, czyli takich mentorów, którzy prowadzą te zespoły. To, co tam się dzieje, jakie są zawiązane więzi, wzajemne zaufanie, prowadzi do skutecznego rozwoju w kierunku przywództwa, mądrego przywództwa. Także jeżeli jeszcze się wahacie, jeżeli słyszeliście albo nie słyszeliście, może dzisiaj po raz pierwszy słyszycie o studiach podyplomowych liderów oświaty, to z całego serca zachęcam Was do udziału. Kliknijcie proszę w link, bo na pewno się pojawi na czacie, jak znam Kasię Pijanowską, która się opiekuje nami merytorycznie i technicznie, to na pewno go tam zamieściła. Teraz właśnie jest czas naboru, więc bardzo serdecznie zachęcamy. I jeszcze jedna informacja. Dzięki programom sponsorskim, które mamy, między innymi z tych tak zwanych grantów norweskich, chociaż one jeszcze są z Liechtensteinu i Islandii, poszerzyliśmy program, który nazywa się tak jak na tym slajdzie, o redukcji stresu, procesowe wsparcie szkół. To jest program znany wśród nauczycieli pod nazwą BLP, bo do tego programu się odwołuje. To, co jest innowacją i co powoduje, że chciałbym bardzo Państwa zachęcić do zainteresowania się tym programem, również na czacie będzie link, gdzie Państwo będą mogli zobaczyć więcej szczegółowych informacji, to, że przedsięwzięcie, które do tej pory było organizowane przez jeden z działów CEO, który się nazywa DGE, czyli Dział Edukacji Globalnej i Ekologicznej, był realizowany jako szkolenia dla pojedynczych nauczycielek, nauczycieli, liderów, w każdym razie pojedynczych osób, które chętnie z tego dosyć korzystały. Natomiast to, co jest nowością, to taki format programu, w którym udzielamy wsparcia szkole w sposób zorganizowany, odnoszący się do wszystkich osób, które w szkole funkcjonują. I tak jak tutaj na slajdzie możecie Państwo przeczytać, to są cykle szkoleń, ale też realizowane w samej szkole działania wdrożeniowe, konsultacje, które są dostępne dla wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt, jeśli w szkole byłby realizowany, i wsparcie opiekuna, który będzie cały czas do dyspozycji osób, które szkołę reprezentują. Bardzo serdecznie do tego zapraszamy, bo takie przedsięwzięcia całościowe, nie polegające na tym, że ktoś przychodzi z nową wiedzą, tylko działania, które są realizowane na miejscu, tam gdzie ta zmiana, którą planujemy, ma się dokonać, są najbardziej skuteczne. Termin zgłoszeń to 11 lutego. To jest taka data graniczna. Do tego czasu można się zgłaszać. Program jest całkowicie finansowany przez sponsorów, w związku z tym z punktu widzenia szkoły jest zupełnie bezpłatny. Bardzo serdecznie zapraszamy. Jeżeli Państwo chcą pomyśleć o redukowaniu stresu, program jest nastawiony na tę redukcję stresu u uczniów i uczennic, ale z doświadczeń szkoleń, które były u nas realizowane, wiemy, że sami nauczyciele również przeżywają to jako program redukcji własnego stresu. W związku z tym myślę, że warto taką zmianę programową, a właściwie zmianę kontekstową w szkole dotyczącą różnych obszarów jej funkcjonowania wprowadzić nie tylko ze względu na bezcenną redukcję stresu uczniów, ale także nauczycieli, a wiadomo, że czasy łatwe nie są. Zatem zapraszamy Państwa przynajmniej do kliknięcia w link i poczytania tam nieco więcej niż ja teraz byłem w stanie powiedzieć i skorzystania, jeżeli będziecie chcieli. I powoli przechodzimy już do naszego tematu. A jeszcze przypomnę, że to jest właśnie nasz sponsor, który pomaga nam Państwa tutaj zapraszać. A to drugi, taki, z którym jesteśmy związani właściwie od początku funkcjonowania Centrum Edukacji Obywatelskiej. I wreszcie przyszedł czas, żebym powiedział o naszych prelegentkach. Tak jak powiedziałem, mamy dwie pary.
parę dyrektorsko-nauczycielską ze szkoły w Piastowie, to jest Urszula Skrzypczak, osoba pewnie Państwu znana, jeżeli bywacie na naszych wydarzeniach, zaangażowana dyrektorka od dawna współpracująca z Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest również trenerką, ale dziś będzie mówiła o tym, jak funkcjonuje temat angażowania nauczycieli w jej szkole. I co powoduje, że ci nauczyciele są zaangażowani? Chodzą takie słuchy w okolicach Warszawy, że to jedno z najbardziej zaangażowanych gron, jeżeli chodzi o taką działalność, niekoniecznie tylko klasowo-lekcyjną, więc o tę tajemnicę będę Urszulę pytał. A będzie z nią Iwona Skiba, nauczycielka języka polskiego, również mentorka w naszych programach. I to ona będzie reprezentować ten punkt widzenia nauczycielski z tej samej piastowskiej szkoły. I druga para, Eliza Wróblewska-Hencel, która przed chwilą już miała okazję powiedzieć o swoich doświadczeniach, ponieważ rzeczywiście współpracuje z nami przy realizacji studiów podyplomowych liderów oświaty, a więc dyrektorka, konsultantka na tych studiach. Liderka w całościowym rozwoju szkoły, pomaga nie tylko w swojej szkole, ale też innym szkołom realizować ich cele. W parze z Ireną Stalko, innowatorką, nauczycielką biologii i chemii, też osobą zaangażowaną w całościowy rozwój szkoły. Doświadczonym i praktycznym gronem będziemy zajmowali się angażowaniem. No właśnie, i stąd pierwsze moje pytanie. Nie wiem, jak będziecie odpowiadały, ale może parami, bo zwykle mamy taką praktykę, że żeby nasi słuchacze poznali specyfikę tych szkół, mogli zobaczyć, jakoś się z tym zestawić, zobaczyć, na ile te doświadczenia są podobne do ich własnych. Mamy taki moment, w którym chwilę mówimy o tych szkołach. Zatem poproszę Was, może zaczniemy od Piastowa. Powiedzcie kilka słów na temat tego, jaka to jest właściwie szkoła, w jakim środowisku działa i tak ogólnie, jak oceniacie w dowolnym kontekście zaangażowanie nauczycieli u Was. Zapraszam. Dzień dobry. To może ja zacznę. Powiem o tym zaangażowaniu nauczycieli, a później pani dyrektor ze swojej strony. Pracuję w tej szkole tak naprawdę już 16 lat, 17. I wydaje mi się, że jesteśmy takim zespołem naprawdę mocno zaangażowanych nauczycieli. Tutaj też w naszych zespołach rady bardzo wiele się dzieje, zarówno w obszarze edukacyjnym, jak i w obszarze wychowawczym. I tak jak przygotowywałam się do tego webinaru i trochę starałam się wynotować sobie tych naszych działań, to myślę, że początki sięgają właśnie tych kilkunastu lat wstecz, kiedy rozpoczęliśmy współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej i przystąpiliśmy do programu. I oczywiście to były działania wymagające od nas zaangażowania większej liczby osób niż tylko jednej osoby, bo nie osiągnęlibyśmy żadnych efektów. A więc braliśmy udział w różnych programach, począwszy od oceniania kształtującego. Wtedy jeszcze przeszliśmy przez RUN, bo tak to się nazywało. Był spacer obserwacyjny, mieliśmy okałe obserwacji, mieliśmy obserwacje wybranych uczniów, a więc działaliśmy tak naprawdę w wielu zespołach i czasami było też tak, że w zespołach równolegle, a więc część osób zajmowała się jednym programem, część drugim programem. Współpracujemy także ze szkołą edukacji i tak naprawdę tutaj też liczy się współpraca, bo znowu nie jest to tylko jedna osoba zaangażowana, a wiele. Mamy też taki program PROJ, w którym uczestniczy cała klasa, więc również nauczyciele, to jest lab klasa prowadzona ze szkołą edukacji, gdzie zaangażowani są nauczyciele różnych przedmiotów, języka polskiego, języka angielskiego, historii, matematyki, wychowawca do tego, tak? Także są to bardzo zintegrowane działania.
Myślę też, że jak mówimy o takim zaangażowaniu już pozaedukacyjnym, to organizujemy wspólnie różne duże akcje, na przykład koncert noworoczny, gdzie tutaj wszyscy się angażujemy, i klasy starsze, i klasy młodsze. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jest to nauczyciel polonista, czy jest to nauczyciel wychowania fizycznego, więc to są takie nasze wspólne działania. Tutaj też angażujemy się w działania, w takie projekty innowacyjne. Akurat w tym roku szkolnym obraliśmy sobie za cel pracę właśnie nad interdyscyplinarnością z wykorzystaniem STEAM-u. W zasadzie kończymy już pierwszy projekt, tak, semestralny, bo rozpisaliśmy sobie na 2 semestry, gdzie znowuż jakby w realizacji tego projektu tak naprawdę mamy zaangażowanych nauczycieli różnych przedmiotów. Ale też myślę, Pani Dyrektor, mieliśmy taką ogólną akcję na rzecz Ani. Tak, mamy też akcje społeczne. Słuchajcie Państwo, i to wszystko tak naprawdę dzieje się w szkole rejonowej, ogólnodostępnej, podwarszawskiej. Mam jakieś problemy z dźwiękiem chyba. Coś nam się zatrzymało. Obejmowałam uczynić jeszcze lepszą. Czyli wiedzieliśmy na pewno, że to będzie szkoła, w której nikt nie może działać samodzielnie. Ani ja nie udźwignę odpowiedzi na takie pytanie samodzielnie, ani żaden nauczyciel lider. Zaczynaliśmy od tego, że dużo ze sobą rozmawialiśmy, dużo poznawaliśmy i myśleliśmy, jak polepszyć funkcjonowanie ucznia. Tego ze specjalnymi potrzebami, bo mamy ich bardzo wielu, tego wybitnie zdolnego, a nawet podwójnie wyjątkowego, bo mamy też właśnie ze specjalnymi potrzebami wybitnie kierunkowo zdolnych. I w którymś momencie złapaliśmy się na tym, że najmniej myślimy o dzieciach tak zwanego środka. I wtedy pomogło nam bardzo myślenie o ocenianiu kształtującym, generalnie o strategiach nauczania. A kiedy ogarnęliśmy dzieci, mówiąc kolokwialnie, zaczęliśmy się zastanawiać nad naszymi potrzebami, nad tym, co nam, nauczycielom, jest potrzeba. No i tu właśnie myślę, że przejdziemy później w kolejnych naszych wejściach do powiedzenia, jak zaangażować nauczycieli, kiedy się myśli tak bardzo otwarcie o wszystkich uczniach w szkole. No właśnie, przez chwileczkę był kłopot z dźwiękiem i nie było słychać części Twojej wypowiedzi, ale krótkiej. No niestety. Ja tylko chcę się upewnić, czy można tak powiedzieć, że to, co u Was się dzieje, jest takim samonapędzającym się mechanizmem. Bo z jednej strony wymieniałyście dużo różnych działań, które realizują nauczyciele, takich dodatkowych, i angażowanie się w nie właśnie wymaga chęci, wymaga motywacji. I rozumiem, że to się trochę tak dzieje, że im więcej jest tych działań i im bardziej one stają się przedmiotem albo źródłem jakiegoś sukcesu, który rozpoznają nauczyciele jako efekty tych działań, to tym bardziej się angażują. Czy tak można powiedzieć? Zdecydowanie jest to efekt domina. Trącenie jednego ważnego elementu funkcjonowania szkoły powoduje, że otwierają się nam nowe potrzeby, nowe możliwości, nowe pomysły, nowa realizacja, nowe celebrowanie, czyli znowu nabieramy energii do kolejnych działań. To jest efekt domina. Okej, no właśnie. Będziemy mówili o tej tajemnicy później. Jak to właściwie się dzieje, żeby taki efekt domina uzyskać? A jak to jest w Malechowie? Eliza, Irena. To ja, słuchajcie, zacznę Malechowo, czyli mała szkoła wiejska w północnej Polsce, dokładnie środkowa część Wybrzeża. Nie jesteśmy dużą szkołą, bo to jest tylko 130 uczniów i 80 przedszkolaków, do tego 20 nauczycieli, więc taki zasób niezbyt pokaźny. Natomiast okazuje się po przeanalizowaniu tych wszystkich naszych działań od ponad 20 lat, kiedy ja jestem tutaj, że robimy bardzo dużo. Zresztą, kiedy współpracuję
na studiach podyplomowych liderów świata i spotykam się z wieloma dyrektorami, to już teraz wiem, że mamy się czym chwalić i możemy głośno mówić o tym, co robimy. Natomiast mieliśmy bardzo trudne momenty, dwa. Były to momenty, o których opowiem, myślę, że z perspektywy nauczyciela, za moment Irenka, ale przez te 20 kilka lat można zaobserwować, że postawiliśmy na współpracę, że ta kultura, wieloletnia kultura współpracy w działaniach jest tak wypracowana, że mało jest tych samotnych wilków. Mówimy o tym głośno, że wsparcie drugiej osoby przy realizacji działań napędza ten sukces, jest się z kim cieszyć, jest się z kim dzielić zadaniami, wzajemnie się wspierać i jest to takie dawanie poczucia bezpieczeństwa w momencie, kiedy jest tych zadań bardzo dużo. Natomiast chyba takim momentem, kiedy ja zaczynałam tu pracę jako bardzo młody nauczyciel, wycofany zupełnie, taki bojący się w ogóle wychylić, to był taki bardzo ważny moment, kiedy szkoła współpracowała z Politechniką Koszalińską i tworzyła taki ogromny na skalę, można powiedzieć, polski festiwal rzemiosł i żonglowania, który związany był z tym, że to żonglowanie wpływa pozytywnie na procesy mózgowe i tak dalej. Więc wtedy wszystkie ręce na pokład, pojawił się lider, który przedstawił, nie ukrywał tego, co jest do zrobienia, przedstawił wszystkie zadania, więc otworzyłam oczy szeroko, że rzeczywiście ta współpraca jest potrzebna, żeby każdy miał swoją cegiełkę, żeby zbudować ten jakiś piękny monument i świętować sukces, kiedy się to wszystko uda. I to był taki początek. Natomiast ważnym elementem, który się pojawił, który ja zauważyłam w naszej szkole, było wsparcie osób doświadczonych, czyli kiedy był ktoś nowy, no teraz takich młodych nauczycieli nam brakuje. Raczej jest to grono, które od wielu lat współpracuje ze sobą. Natomiast kiedy pojawiał się ktoś nowy, taki świeżak, był brany pod skrzydła osób doświadczonych, które nie ukrywały tego, co robią, które opiekowały się, dzieliły się doświadczeniem, które wspierały, włączały w działania, przekazywały swoją już wiedzę, którą posiadały przy wielu innych działaniach. I taka osoba, nawet kiedy dostawała drobne zadanie, ale udawało się je zrealizować i odnieść sukces, i czuła, że miała wpływ na to zadanie, które było częścią jakiejś ogromnej całości, no tak naprawdę wiatr w żagle i działamy dalej, idziemy dalej, nie stoimy w miejscu, tylko szukamy nowych rozwiązań i nabieramy takiej odwagi do działań. Ale przeszliśmy trudny moment, to były momenty związane z przekształcaniem się naszej placówki, bo bardzo dobrze nam się współpracowało i działało i robiło niebotyczne rzeczy na ogromną skalę z gimnazjalistami, bo wiele lat współpracowaliśmy z młodzieżą w wieku 13-16. Wprowadzaliśmy naprawdę przepiękne wydarzenia tutaj w szkole, na terenie i w środowisku lokalnym. Natomiast bardzo trudnym momentem był moment, kiedy dowiedzieliśmy się, że gimnazja znikają, ale my też dowiedzieliśmy się o innej rzeczy, która miała nas dotknąć, ale to już myślę, że Irenka powie z perspektywy nauczyciela. Witam wszystkich. Tak, to był moment, kiedy została wprowadzona reforma likwidująca gimnazja i okazało się, że nasza szkoła w ogóle ma przestać istnieć. To znaczy nie ma być tutaj ani podstawówki, ani przedszkola, niczego więcej. W związku z tym no, wszyscy nauczyciele, którzy pracowali w gimnazjum, mieli z tyłu głowy, że za chwilkę stracą pracę. I to był taki czas, gdzie faktycznie ta motywacja do pracy spadła. No bardzo, praktycznie do zera, bo ten marazm, taki niepewność powodowały, że ludzie no nie chcieli nic robić i mieli nawet z tyłu głowy taki żal, że tyle zrobiliśmy dla środowiska lokalnego, dla tych uczniów i nagle wszystko jakby zostaje zniweczone jednym machnięciem, jednym podpisem gdzieś tam u góry. Ale powiem Państwu, że w momencie, kiedy okazało się, że jednak na terenie gimnazjum zostanie utworzona szkoła podstawowa, to nauczyciele nabrali tego wiatru w żagle. I większość, bo nie wszyscy, to też trzeba powiedzieć, że jest cały czas grono osób takich, które angażuje się minimalnie i unika wręcz takiego zaangażowania w życie szkoły, ale większość chyba sobie powiedziała tak, dobra, zostawili nas, w związku z tym musimy im pokazać, że nie na darmo tutaj jesteśmy i jesteśmy na tyle wartościowi,
żeby nas nie likwidować, żeby się nie pozbywać tych nauczycieli, którzy naprawdę długo pracowali w gimnazjum i mieli mnóstwo świetnych pomysłów i bardzo byli zaangażowani w to, co się dzieje, nie tylko w szkole, bo nasze działania obejmowały województwo, Polskę, mieliśmy transmisje ogólnopolskie z wydarzeń, więc było się czym chwalić, jest się czym chwalić i jesteśmy dumni z tego, co zrobiliśmy, współpracując właśnie ze sobą. Tu jeszcze powiem, Okej. że ten trudny moment właśnie, kiedy przekształciliśmy się w szkołę podstawową, to tąpnięcie i pojawienie się małych dzieci, tutaj dziewczyny już Ula z Iwoną mówiły o całościowym rozwoju szkoły, to my wtedy też przeszliśmy takiego działania całościowego do tego, żeby móc zaangażować na nowo nauczycieli i nauczyć ich współpracowania z innym rocznikiem, tak? Czyli to dzieci 7-10-letnie pojawiły się nagle wśród gimnazjalistów. I całościowy rozwój szkoły, przez który przeszliśmy, doprowadził znowu do tego, że potrafiliśmy współpracować. Były zadania, które musieliśmy realizować, więc pojawiło się znowu to zaangażowanie, pojawili się liderzy, którzy podjęli się dowodzeniem niektórych działań, pojawili się też ci, którzy chcieli wspierać, entuzjaści bądź sceptycy, którzy jeszcze gdzieś tam się przyglądali z boku, natomiast pojawiła się wtedy współpraca i to był taki bardzo dobry moment na odejście od zapomnienia o tym trudnym momencie, jakim była wiadomość o likwidacji szkoły. Także tak ogólnie grono jest bardzo zaangażowane, przeszliśmy trudy, ale jesteśmy już na prostej. Okej. Ja jeszcze bym tutaj dopowiedziała odnośnie tego, co Eliza powiedziała o tym tąpnięciu gimnazjum podstawówka. Powiem Państwu, że jak ja uczyłam kilkanaście lat w gimnazjum i przestawić się na szkołę podstawową było ciężko, ale dzięki właśnie takiemu wsparciu wzajemnemu i współpracy, no człowiek powoli zmieniał swoje myślenie i sposób podejścia do tych dzieciaków. No choć zdarzały się osoby, którym to bardzo ciężko szło, ale trzeba to jakby przyjąć na klatę i stwierdzić, że nie wszystkich się da zaangażować, nie wszyscy będą chętni do współpracy, Okej. a bazować na tym, którzy chcą. To ważne takie oprzytamniające słowa, że pewnie stawianie sobie takiego celu, żeby zaangażować wszystkich, może być skazane na niepowodzenie. Ale też chciałem podkreślić, że ten los, o którym mówicie, rzeczywiście dotknął pewnie wielu z naszych słuchaczy i słuchaczek, ta zmiana. Ale to, co mi się tutaj wydaje jakoś szczególnie ciekawe, to o ile Ula i Iwona mówiły o tym efekcie domina, to tutaj jakieś znaczące miejsce chyba miał ten moment poczucia obronienia tej szkoły, czyli jakby czegoś takiego, że miała zniknąć, a nie zniknęła. I to chyba jest takie doświadczenie, w którym rzeczywiście ludzie mogą pomyśleć, że może coś od nich zależy, a nawet jak nie od nich, to od jakichś osób, które się w tę obronę zaangażowały. I to może być takie doświadczenie, które rozpoczyna to domino, czyli powoduje, że pojawia się zaangażowanie. Czy dobrze myślę? Dokumentując, Czy to tak Przemku, te twoje było? słowa, ja tylko dopowiem, że rzeczywiście tak było, że my po prostu wzięliśmy sprawę w swoje ręce i postanowiliśmy zaprezentować to, co mamy najcenniejszego w sobie w zasobach ludzkich tutaj szkoły, czyli w kadrze, w tym, jakie mamy umiejętności. I to były argumenty, które myślę przyczyniły się do tego, że szkoła została. No jasne. Także byliśmy dumni. Tak, argumenty argumentami, ale ja zawsze się troszczę o to takie, o te różne psychologiczne uwarunkowania i mam wrażenie, że takie doświadczenie takiego dużego sukcesu, jak obronienie swojego miejsca pracy, musi wpływać na to, że ludzie potem czują, że mają na coś wpływ i że zaangażowanie może przynieść rezultaty. No dobrze, ale przejdźmy już do odpowiedzi na to najciekawsze chyba pytanie. Jak to się dzieje i co dyrektorka lub dyrektor mogą zrobić, żeby to zaangażowanie rosło, żeby można było. O, przepraszam, jeszcze nie pokazałem jednego slajdu, ale tu mamy ten początek tego ważnego pytania. Jak rozumieć motywację nauczycieli? Ja bym je ujął w ten sposób i skierował je do dyrektorek najpierw. Jak myślicie o zaangażowanym nauczycielu czy nauczycielce,
To, o kim właściwie myślicie, czego się tam spodziewacie, albo co jest takim docelowym kształtem owego zaangażowania z perspektywy dyrektorki szkoły? Jak wygląda zaangażowana nauczycielka albo zaangażowany nauczyciel? Czego oczekujecie, Eliza? Rysować nie możemy, więc tylko będziemy opowiadać, jak sobie wyobrażamy. Więc ja, słuchajcie, łączę bardzo motywację z tym zaangażowaniem, bo zmotywowany pracownik to taka osoba, która jest zaangażowana w to, co robi. Natomiast wiele zależy od osobowości, bardzo, ale też od doświadczenia, które nabywamy w różnych działaniach szkolnych, pozaszkolnych. Taka osoba, która jest zaangażowana, jest odważna, bo ona ma odwagę działać. Nawet jeżeli to jest działanie, które wynika z jej potrzeby osobistej, to ona jest odważna w tym, żeby je wprowadzać. Osoba zaangażowana w placówce, którą ja widzę, to jest osoba, która generuje pomysły, myśli o tym, jak je wprowadzać. Niekoniecznie pyta mnie o pozwolenie. Bo ja też jestem w takim specyficznym miejscu, bo wicedyrektor jest trochę dyrektorem, a trochę jest zgronem, więc wiele rzeczy też pojawia się w mojej obecności, ale o części nie mam, części pomysłów nie mam pojęcia. To jest taka osoba, która, ten zaangażowany nauczyciel patrzy na potrzeby placówki. W takiej małej swojej sferze klasowej, ale też ogólnoszkolnej. Jeżeli pojawia się jakiś pomysł, to ma odwagę mówić o tym, ponieważ, tak jak Wam mówiłam, nasze grono jest nastawione na to, że pojawiają się od czasu do czasu pomysły, ktoś o nich głośno mówi i pojawią się za moment osoby, które wspierają, pytają, czy w czymś pomóc, czy jest jakieś zadanie do wykonania, czy na czym będzie polegało i tak dalej. Więc to jest też taka osoba, która nie będzie takim właśnie samotnym wilkiem, o którym mówiłam, i nie będzie dążyła sama do realizacji tego celu, tylko jeżeli generuje pomysł, to mówi o tym, że słuchajcie, zastanówcie się, zaangażujmy się, kto ma ochotę. To taka osoba też, która zdaje sobie sprawę, że może się coś nie udać, tak? Bo nastawiamy się na to, że zaangażowanie nie zawsze prowadzi do sukcesu, które sobie wyznaczyliśmy do tego celu. Czasami pojawią się jakieś płody pod nogami, trzeba je pokonać. I tutaj też pojawia się ważny element, czyli to ta współpraca. Kiedy pojawiają się trudności, to warto mieć obok siebie chociaż tą jedną osobę wspierającą, bo ten zaangażowany nauczyciel sam będzie miał trudności z pokonaniem tych przeszkód. Więc będzie łatwiej zawsze we dwójkę sobie z tym poradzić, porozmawiać, znaleźć jakieś rozwiązania, nawet po prostu przegadać, że wydaje mi się, że to idzie w złym kierunku, albo kiedy pojawi się jakaś krytyczna ocena kogoś z zewnątrz na temat tego działania, no to też trzeba to jakoś przełknąć i łatwiej to przegadać, niż sam dusić w sobie i myśleć, co ja zrobiłem nie tak, że komuś się to nie podoba. Zaangażowany nauczyciel to też taki, który będzie umiał cieszyć się sukcesem, bo zauważam też taką obawę, że niektórzy chcą coś robić, ale boją się świętować, mówić o tym, chwalić się, że coś zrobili, nawet jeżeli to jest taka drobnostka na miarę tylko klasy, więc to ten zaangażowany nauczyciel ma mówić właśnie o tym, o tych swoich działaniach. Jaki to miało mieć cel, co to ma przynieść tym uczniom, czy nauczycielom, czy szkole. Myślę, że też my jako dyrektorzy odgrywamy bardzo ważną rolę, ponieważ wśród naszych nauczycieli są tacy jeszcze mniej odważni, którzy może troszeczkę boją się. My mamy być uważnymi słuchaczami, czyli dyrektor musi umieć słuchać i znaleźć takie elementy w tym nauczycielu, które spowodują, że będzie można go delikatnie pchnąć w jakimś kierunku. Jeżeli damy mu jakieś drobne zadanie i on będzie sam podejmie decyzję, bo narzucanie z góry też może być skazane na porażkę, że to zaangażowanie będzie mniejsze. Bo jak do czegoś przymuszamy, sami wiemy, jeżeli jesteśmy do czegoś przymuszani, to automatycznie się trochę blokujemy i buntujemy. Natomiast jeżeli damy taką możliwość nauczycielowi wyboru czy decydowania o tym, w co się chce zaangażować, jest jakieś wielkie zadanie, ale mamy
mamy kilka elementów do wykonania i to nauczyciel zdecyduje, co chce zrobić, w jakim elemencie się czuje najlepiej, to dajmy mu tą autonomię wyboru. Niech on zdecyduje, niech on pozyska taką swoją samoświadomość tego, że jest za coś odpowiedzialny, ale sam on zdecydował, że nie zostało mu to narzucone z góry. Jasne. Ja przyszło mi do głowy, jak mówiłaś, jeszcze takie pytanie o drugą stronę lustra. Ule też o to zapytam, ale sprawdź, czy da się na to odpowiedzieć, bo powiedzieliśmy sobie o tej smutnej prawdzie, ale właściwie takiej życiowej, z którą wszyscy się godzą, że ten poziom zaangażowania poza taki kanoniczny zestaw obowiązków jest różny u różnych osób, nie jest nigdy równy w radzie, która jest jakąś społecznością, chyba że jest, trochę taką tezę postawiłem. Ale co jest takim, z twojego punktu widzenia, Eliza, minimum zaangażowania, które uznajesz za konieczne? To znaczy, jakiego zachowania już nie możesz tolerować jako dyrektorka, a jakie uznajesz po prostu za taką, że tak powiem, dopuszczalną różnicę w zaangażowaniu. Jakie zachowania powodują, że już zaczynasz myśleć zarządczo? Coś z tym trzeba zrobić na poziomie tego zaangażowania. Ja wiem, że to jest Wiesz, trudne pytanie, ale może spróbujesz. jak ja myślę o zaangażowanym nauczycielu, to myślę o takim, który nie wchodzi równo z dzwonkiem do klasy, pojawia się o 8 i wychodzi z dzwonkiem, który oznajmia koniec jego zajęć, który jest na lekcji, wkłada ten swój przedmiot, prowadzi lekcje, ma tam swoje wyznaczone cele i realizuje. Tylko dla mnie zaangażowany nauczyciel to jest taki, który nawet minimalnie, ale pomyśli o tym, co mogę zrobić jeszcze, niekoniecznie na polu dydaktycznym w zakresie swojego przedmiotu, ale szuka jakichś nowych rozwiązań. Poszukuje konkursy, projekty, granty, coś, co urozmaici jego pracę, że on chciałby w jakiejś innej działce niż tylko nauczanie zaistnieć w tej szkole. Są Czyli osoby, uznajesz które, to. Przepraszam. tak, są osoby, które boją się, albo może są osoby wygodne, które nie chcą angażować się w jakieś inne działania. Wtedy staram się, podejmuję próby zaangażowania w coś innego niż tylko nauczanie. Czyli pewne minimum działania poza tym obszarem klasy i ósmą, i tą godziną, kiedy się ze szkoły wychodzi, jest dla ciebie niezbędne. Znaczy, chcesz, żeby każdy nauczyciel w jakimś stopniu tutaj też był aktywny. No chciałabym, bo Okej. każdy ma jakąś taką wewnętrzną potrzebę, nawet ukrytą, rozwoju i wzajemnego wspierania się, tylko czasami może jest to bardziej wygodne, jeżeli się nie wychylam i nie będę się trudził, ale ma to też związek z tym, może z tym, co motywuje ludzi. Ścisły związek z tym, co motywuje nauczycieli do tego, że im się chce podejmować jakieś dodatkowe działania. Okej, zaraz zapytamy o to nauczycielki, bo mamy taką komfortową sytuację, że nie zamykamy się w Elisa, naszym mówisz o gronie. tym, że. Ale teraz chciałbym jeszcze kontynuować przez chwilę dyrektorską perspektywę, czyli poprosić Ulę. Jak ty z kolei, jaki masz tą twoją wizję nauczyciela zaangażowanego? Czy nauczycielki zaangażowanej? Słuchajcie, ja sobie postawiłam pewne cele w pracy z nauczycielami. Po pierwsze, jeżeli chcę ich zaangażowania, to postawiłam sobie takie zadanie, że mam przygotować tego nauczyciela do działania. Bo kiedy zatrudniam nauczyciela nowego, nie mówię o tych, których się znamy od wielu lat i znamy swoje możliwości, zasoby, pasje, to wszystko jest ważne do zaangażowania, do uruchomienia tego zaangażowania. Natomiast mówię o osobach nowo zatrudnianych i na pewno bardzo otwarcie w rozmowie tej wstępnej, kiedy rozmawiam z kandydatem do pracy, opowiadam o tym, jaka jest nasza szkoła. I daję też takie pytanie wprost. Czy jest teraz chęć, siła, żeby być w takim gronie, gdzie na pewno nauczyciel otrzyma wsparcie, ale gdzie nie może być bierny, bo on sam będzie się źle czuł. Tak? On sam wtedy siebie marginalizuje.
Wiele osób otwiera szeroko oczy, uśmiecha się. Ja już wiem, że to jest taka osoba, która chętnie skorzysta z takiej propozycji, ale są też takie osoby, które stopniowo wyciszają się i już widać, że one chciałyby popracować tylko owe od 8 do 12 i wyjść z pracy, tak? Więc trochę na dzień dobry zostawiam taki wybór takiej osobie, kandydatce. Ale kiedy już zdecydowałam się i zaczynam współpracę, to właśnie pojawia się to drugie zadanie dla mnie. Przygotuj nauczyciela do działania. Przygotuj, to znaczy, mamy taką tradycję, że we wrześniu zawsze, z końcem sierpnia, nowe osoby są przyjmowane, rozpoznają szkołę, spotykają się z koleżankami i pracują wewnętrznie, po to, żeby poznać, jak szkoła funkcjonuje. A więc w tym swoim zespole przedmiotowym na początku poznaję zasady pracy, ale też mówimy o takiej filozofii całej naszej szkoły, że tutaj nauczyciele z definicji nie pracują sami, że oni zawsze mogą liczyć na opiekuna nie takiego wynikającego z awansu zawodowego, ale takiego, który poprowadzi wtedy, kiedy ktoś się czuje zagubiony. My mamy szkołę, gdzie pracuje 100 nauczycieli i administracji, uczy się 500 uczniów, no i mamy w związku z tym około 1000 rodziców, których trzeba też wesprzeć i zaangażować do pracy. Czyli przygotowujemy. Są to szkolenia wewnętrzne. We wrześniu zawsze staramy się, żeby stworzyć możliwość do naszego wewnętrznego spaceru obserwacyjnego. Młode, nowe osoby zapoznają się z tym, jak my pracujemy. Mają też okazję brać udział w pełnych, otwartych lekcjach, takich, gdzie już wspieramy i budzimy zaangażowanie tych ludzi w pracę przedmiotową. Mamy też przeróżne zespoły, które mają takie zadania, żeby to zaangażowanie niejako pobudzać. To są zespół do spraw organizacji, na przykład imprez ogólnoszkolnych, to jest zespół do spraw innowacyjnych działań, to jest zespół do spraw współpracy z organizacjami zewnętrznymi, takie zupełnie nietypowe, które pokazują, gdzie nowa osoba, nowo zatrudniona może zaistnieć. Co to dla mnie znaczy zmotywowany nauczyciel? Zmotywowany to znaczy, że ma taką wewnętrzną potrzebę do jakiegoś działania i on o tej potrzebie pokazuje mi tę potrzebę poprzez pomysły, które zgłasza, poprzez propozycje, które ma dla koleżanek i dla kolegów i też ma odwagę mówić o swoich potrzebach, po to, żebym ja te potrzeby zaspokajała. A co to znaczy zaangażowany? No, że przede wszystkim już jest gotowy do tego działania. I tu moja rola jest taka, żeby wspierać, żeby razem z nim poszukać odpowiedzi, co ci jest potrzebne do tego działania. I kiedy to razem zorganizujemy, żeby pozwolić mu samodzielnie działać. Te potrzeby mogą być różne. Mogą być finansowe, mogą być organizacyjne, mogą być związane ze stworzeniem tylko i wyłącznie atmosfery do pracy w szkole. Takiej atmosfery, która na końcu zakłada celebrowanie wspólnego sukcesu. To nie jest proste, ale to się wypracowuje na bardzo wielu płaszczyznach. W relacji nauczyciel-dyrektor, w relacji nauczyciele wewnątrz zespołu, w całej radzie. I też myślę, że bardzo sprzyjające rozwojowi zaangażowania jest wyznaczanie sobie wspólnych, dużych, szkolnych imprez, które naprawdę pobudzają bardzo wszystkich do tego, żeby chciało się chcieć. Bardzo dziękuję. Ja z reguły próbuję znaleźć coś takiego, co jest osią tej strategii, którą przyjmujesz. Tak. I rozumiem, że trochę to polega na tym, i to jest trochę odpowiedź na to dodatkowe pytanie, które zadałem Elizie, że ty właściwie od samego początku jasno informujesz, czego oczekujesz w tym zakresie. I to jest pierwszy krok. A drugi krok, jak rozumiem, to jest to wsparcie. Czyli, że
osoba, która decyduje się na. Tak jest, przygotowuję i stwarza warunki do wspierania, ale nie tylko własnego, ale również wewnętrznego nauczyciela. Okej. No No to przepraszam, właśnie. jest to tak, jak w tym, jak pracujemy z uczniami, tak? A więc pracuj w parze, bezpiecznie, pracuj w zespole większym, pracuj w dużej społeczności, miej odwagę i nabierz kompetencji do prezentowania. Nie bój się porażek, mów co ci potrzeba, ale też weź odpowiedzialność za to, co robisz, bo to też jest ważne. Jasne. Ale i tak chcę zapytać o coś, bo wydaje mi się to ciekawe. Co robisz w sytuacji, kiedy ktoś z grona pedagogicznego trochę cię pod tym względem niepokoi? To znaczy, na przykład mówi: no przecież Ula, ja robię swoje. Prowadzę lekcje, Tomku, robię wyniki bardzo są interesujące dobre. pytania. Halo, halo. Ula, Właśnie, słyszałaś? gdybyś mógł powtórzyć. A, rozumiem. Są przerwy, rzeczywiście. Bo internet jest bardzo niestabilny. Jasne, jasne. Ja chciałem zapytać, co robisz, kiedy nauczyciel mówi: ja nie chcę więcej, ja po prostu robię lekcje. W jakimś momencie pracy wiem, że go przygotowałeś, ale może się to zdarzyć. To co wtedy się dzieje? Wtedy rozmawiam i staram się dać klasyczną informację zwrotną nauczycielowi o tym, czego oczekuję, Jasne. jaki widzę do tej pory, albo rozpoznałam już potencjał, jakie możliwości chciałabym, żeby wykorzystać tego potencjału, czego mi do tego potrzeba. Jeżeli mówisz, że jest w sytuacji na przykład i rozpoznaję również jego sytuację taką pozaszkolną, dlatego że warto wiedzieć, że w tak dużym gronie, ludzie bywają w różnych sytuacjach takich osobistych, pozazawodowych. Jeżeli wiem, że taki spadek formy trwa chwilę, to ja po prostu na to pozwalam, dlatego że wiem, że jeżeli uchylę bramkę do tego, żeby do nas wrócił, żeby chciał z nami pracować, to on wróci, dlatego że zachęci się tym, co robią koleżanki i koledzy, co się dzieje w szkole. Jeżeli się nie zachęci, to prawdopodobnie zrezygnuje. Dlatego, że ja zakładam, że nauczyciel generalnie chce dobrze wykonywać i chce być dobrze spostrzegany. Może to naiwne, ale takie mam założenie. Tak samo jak zakładam, że uczeń chce się jednak nauczyć. Więc szukam sposobu dotarcia do nauczyciela, który być może jest w gorszej kondycji właśnie życiowej. Rozumiem. Czyli po prostu Rozmowa. uznajesz, że to jest część tej pracy, i jeżeli ktoś z tą pracą ma kłopot, to reagujesz tak, jak w wypadku każdego innego obowiązku, czyli sprawdzasz, czego to dotyczy, dajesz czas na jakąś zmianę, na jakąś korektę w tym działaniu. Dokładnie tak, to znaczy daję mu konkretne informacje zwrotne, ale też wskazuję obszar, gdzie chciałabym tej poprawy. Tej poprawy. Też słucham, z jakiego powodu tego nie ma, bo czasami jest ona, ten powód jest dosyć dla mnie znaczący i powinnam wtedy to ja się wycofać na chwilę, a czasami Rozumiem. niestety nie i wtedy trzeba kategorycznie powiedzieć, czego oczekujemy od siebie nawzajem. Jasne. To bardzo dziękuję za perspektywę dyrektorską, a teraz perspektywa nauczycielska. Może Irenę poproszę najpierw. Jakbyście mogły powiedzieć, najpierw Irena, potem Iwona, co właściwie powoduje, że się angażujecie? Co jest takim czynnikiem, który sprzyja temu, że wy same jesteście zaangażowane, bo tak też was dyrektorki postrzegają. I na ile to zależy od osoby dyrektora czy dyrektorki? Jak sądzisz? To znaczy, ja na pewno trzeba zwrócić uwagę na cechy charakteru. No ja jestem takim człowiekiem, który lubi coś robić i czuję w tym jakby pełną satysfakcję. Niemniej ważna jest atmosfera w szkole. My mamy małe grono i o tę atmosferę jest łatwiej zadbać, o taką wzajemną życzliwość, pomoc, podsuwanie pomysłów.
nawet podział pracy. W dużych szkołach być może jest to trochę trudniejsze, aczkolwiek no, wydaje mi się, że tu podział jakieś takie mniejsze zespoły zadaniowe też by się sprawdził. Bardzo ważna jest tutaj rola dyrektora, który nie powinien stać z boku, nie powinien być nadzorcą, katem, takim, który pokazuje palcem, ty zrób to, ty zrób to, ty zrób tamto. Tylko kiedy jest jakieś działanie, to się angażuje i jest takim trochę też liderem, ale nie uchyla się od zadań, które mógłby zrobić. Tak? Czyli nie jest taką osobą, która tylko przydzieli zadania, ale sam jakąś malutką działkę zrobi i z tego się jakby rozliczy przed gronem. Bo to dla wszystkich jest ważne, żeby, szczególnie przy takich małych gronach jak nasze, żeby ta praca była dzielona jakby trochę sprawiedliwie. Pewnie, że musi być lider, ale trzeba by było zaangażować w tą pracę jak najwięcej osób. Nie mniej ważne wydaje mi się, może tutaj trochę powiem nieskromnie, ale każdy chce być pochwalony, każdy chce być doceniony. Jeżeli ktoś coś zrobi, to fajnie jest jak dyrektor nagrodzi. Super, jak to byłaby nagroda pieniężna, no ale wiadomo, że różnie z tym jest to akurat w oświacie nie jest rzeczą praktykowaną z wiadomych względów, ale to może być nawet powiedzenie na Radzie Pedagogicznej. Słuchajcie, nasza koleżanka miała pomysł, zrobiła to i tamto. Powiedzenie na jakimś tam zebraniu podsumowującym, na apelu do dzieci. Niech te dzieci też zobaczą, że ten nauczyciel się angażuje i dzięki temu one na przykład mają jakiś tam kącik. Bo ktoś napisał projekt, zdobył pieniądze i powstała na przykład sala jakaś tematyczna czy zewnętrzna klasa. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Takie docenienie nawet najmniejszych kroczków, nawet najmniejszych sukcesów. Mówię, my jesteśmy małą szkołą, więc dyrektor ma tutaj łatwe zadanie, żeby ogarnąć jakby wszystkich. Na pewno dla mnie ważne jest, jako nauczyciela zaangażowanego, to, że mogę współdecydować o kształcie jakiegoś przedsięwzięcia, nawet jeśli to nie jest mój pomysł. Bo to powoduje, że czuję się współodpowiedzialna, więc moje zaangażowanie przez to rośnie. Bo jeżeli ja coś zawalę, no to ten projekt, który sobie założyliśmy, może nie wyjść w takim kształcie, jakim byśmy sobie życzyli, więc to powoduje, że jestem zaangażowana, czuję się za to współodpowiedzialna i fajnie jest, kiedy to wszystko wychodzi i fajnie jest na koniec takiego przedsięwzięcia poświętować razem, bo to naprawdę jednoczy grupę. I jak jest grupa zjednoczona, to łatwiej jest nawiązać współpracę i łatwiej jest wdrożyć do tej współpracy, do tego zaangażowania większą liczbę ludzi. Pamiętam, jak robiliśmy właśnie te projekty, o których mówiła Eliza z Politechniką Koszalińską, gdzie na koniec umordowani po kilkunastu godzinach pracy usiedliśmy i wypiliśmy spokojnie kawę i to był nasz moment i czuliśmy się wtedy wspólnie. Czuliśmy się usatysfakcjonowani, dumni z tego, co zrobiliśmy i nie trzeba było wielu słów do tego, żeby zaangażować nauczycieli do następnego takiego działania. Choć działanie było naprawdę potężne. Ważne jest też to, że ja na przykład osobiście, jeżeli współpracuję z innym i decyduję o czymś tam, czuję się ważna. To może tak trochę dziwnie brzmi, ale tak jest. Czuję się osobą, która coś znaczy w tej szkole. Nie jestem tylko jakąś tam szarą myszką, ale mam pomysły, angażuję się, współdecyduję i dla mnie jest to naprawdę bardzo istotne. Jeżeli mogłabym coś powiedzieć tutaj do pani czy państwa dyrektorów, wykorzystujcie najmniejsze indywidualne pomysły nauczycieli. Nawet takie, które się wydają nam nierealne do zrobienia.
Ja pamiętam, jak koledzy nasi wymyślili sobie turniej, ogólnopolski turniej robotów. Patrzyłam na nich trochę takim przerażeniem, jak ogólnopolski, my, taka mała szkoła, ale im więcej o tym mówiliśmy, tym każdy z nas wiedział swoją tam działkę do pracy. I okazało się, że ten pomysł wcale nie jest taki nierealny do zrealizowania. I gdyby nie pandemia, to już mielibyśmy kilka tych turniejów. Na razie było tylko dwa. Więc dajmy szansę wszystkim nauczycielom, nawet na takie najmniejsze pomysły, bo dla takiego nauczyciela, który jest troszkę może wycofany, realizacja takiego małego pomysłu, małej inicjatywy może być naprawdę dla niego wielkim krokiem milowym i on w przyszłości napędzi się tym. Zrobiłem coś małego, może będę mógł zrobić coś większego, więc dlaczego nie spróbować? Dajmy każdemu nauczycielowi na to szansę. Ja sama swoje zaangażowanie wzięłam tutaj od Elizy i koleżanki, która z nami niestety nie pracuje, bo cały czas mi gdzieś tam chodziło po głowie, a może jakąś innowację, a może jakiś program. I nagle się okazało, że moje dwie koleżanki wspaniałe zrobiły super pomysł pod tytułem Pamięć i tożsamość. Ja stwierdziłam, no kurczę, im się udało, to ja też spróbuję. Spróbowałam i poszło naprawdę później jak kula śnieżna. Jeden pomysł, drugi pomysł, trzeci. Więc dajmy szansę, bierzmy udział we wszystkim i też bierzmy przykład z innych, którzy może są bardziej troszeczkę odważni. Dlatego też fajnie jest, jak dyrektorzy, jeżeli nie mają takich nauczycieli zaangażowanych, ale znają swoje grono, to niech poszukają takiego jednego odważnego. Podsuną mu pomysł, podsuną mu, dadzą jakąś dodatkową motywację. Być może ten nauczyciel będzie zachęcony na tyle, że spróbuje, a jak spróbuje, to przy małej współpracy innych na pewno mu się to uda. Naprawdę nie bójmy się wyzwań, nie bójmy się trudnych zadań, bo one generują naprawdę bardzo dużą współpracę wśród nauczycieli i duże zaangażowanie. Bo im większe jest zadanie, tym większa jest mobilizacja, przynajmniej tak jest w naszym gronie. Jasne. To ja podsumuję. A ty sprawdzaj, Irena, czy to prawda. Mówiłaś o wiarygodności dyrektorskiej i o takiej słowności, o tym, że zaufanie jest tutaj bardzo ważne do osoby, która kieruje szkołą. Mówiłaś o docenieniu nawet małych rzeczy i niekoniecznie tylko finansowo. Mówiłaś o wspólnocie, czyli takim wspólnym działaniu w grupie. Mówiłaś o sprawczości, czyli o tym, żeby dawać możliwość współdecydowania albo decydowania o całości albo jakimś obszarze, o wspieraniu każdego pomysłu, nawet drobnego, ale w taki sposób, żeby ta osoba mogła poczuć i ciężar, i satysfakcję z realizacji tego pomysłu. No i wreszcie o takim modelu zaangażowania, że jak nie ma zaangażowanych nauczycieli, to pomóc się zaangażować choćby jednej osobie, tak żeby pozostałe to widziały. Trochę tak to zrozumiałem. Super. Iwona, a co ty byś dorzuciła do tego? Tak, co dla ciebie, co jest u ciebie źródłem tej energii i motywacji? Ja może jeszcze dorzucę jedno zdanie, bo pojawił się taki wpis na naszym czacie o wewnętrznej motywacji nauczycieli. Ja mam wrażenie, że trochę o tym rozmawiamy. O tej waszej jakby wewnętrznej motywacji. Ona w pewnym sensie zależy od działań zewnętrznych, ale jednak jest moja, no po prostu taka jestem. To jak to jest u ciebie? Co tej motywacji sprzyja? Tak, no właśnie a propos, Przemku, tej wewnętrznej motywacji, o której teraz powiedziałeś, jeżeli o mnie chodzi, to trochę to jest tak, że wydaje mi się, jestem osobą taką otwartą na zmiany. I to mnie tak napędza. I jestem też taką osobą poszukującą. Nie potrafię czasami usiedzieć w miejscu. I nawet jak są ferie, gdzie powinnam cieszyć się urlopem i odpoczywać, to przyjdzie mi jakiś pomysł do głowy i ja w tym momencie potrafię już usiąść, coś poszukać, przygotować sobie, by z tym pomysłem wkroczyć tak po feriach. I przesłać do dyrektora, żeby ocenił, co ja odpoczywam. Więc to trochę też tak od osobowości zależy. Natomiast jeżeli właśnie mówię też o tej otwartości na zmiany, to ja bym chciała być tak w cudzysłowie może atrakcyjna dla uczniów. Ja nie mogę zatrzymać się w miejscu,
i robić stale tego samego i w taki sam sposób, tylko ja chcę być gdzieś blisko nich, blisko też tego, co dzieje się aktualnie, czyli jak są różne zmiany, różne nowe metody, techniki, to chcę towarzyszyć im, z nimi to wprowadzać i to jest dla mnie takim, takim motorkiem, coś, co mnie też napędza. Czyli jakby tak ta otwartość właśnie na zmiany, poszukiwanie, podążanie za nowymi kierunkami, śledzenie tego, co się też zmienia, żeby trafić, tak, do tych swoich dzieciaków, do tych swoich uczniów. Tutaj Irena też mówiła o tym stawianiu sobie celów. Oczywiście mam postawiony cel, realizuję go i to mnie też motywuje do tego, żebym podejmowała działania krok za krokiem, tak? Osiągnęłam jeden etap, wchodzę w drugi. Żebym też tak sobie stopniowała. To nie jest tak, że wszystko naraz i w jednym momencie. W tym moim zaangażowaniu muszę sobie ustalić też priorytety. Co robię na początku, co robię później. To, co jest jeszcze, myślę, istotne, to jest atmosfera. Atmosfera wewnątrz zespołu, w którym jesteśmy, w naszej placówce, bo zupełnie inaczej pracuje się, kiedy widzicie taką akceptację i właśnie wsparcie, o którym tu mówiliśmy, współpracę, a zupełnie chyba inaczej było, ja tego nie doświadczyłam, ale wydaje mi się, że czasami tak jest, że ktoś jest chętny i angażuje się i czasami to nie spotyka się z aprobatą pozostałych nauczycieli. Bo jest takie przekonanie o tym wychodzeniu czasami przed szereg, prawda? O pokazywaniu czegoś, więc taka ogólna atmosfera jest też niezwykle ważna, bo jeżeli czuję, że mam wsparcie i że z sympatią ludzie odnoszą się do tego, co robię, to jest niezwykle istotne. No i też satysfakcja, efekt końcowy, to o czym już wcześniej też zostało powiedziane, to jest istotne, bo to troszeczkę właśnie tak napędza, pobudza do dalszych działań. I teraz też tak jakby odpowiadając na to, na ile zależy to od dyrektora. No sporo zależy od dyrektora, bo myślę sobie, że dyrektor to jest właśnie ta osoba, z którą ja podejmuję dialog. Ja potrzebuję czuć też wsparcie, że przychodzę z jakimś pomysłem, mogę go przegadać, jeżeli on wychodzi ode mnie. Jeżeli pomysł czasami, czy jakiś plan wychodzi od dyrektora, to też jest istotny ten dialog, żebym ja wiedziała, co to jest za działanie, co chcemy wspólnie osiągnąć. Więc tutaj rola dyrektora jako tego współtowarzysza, osoby akceptującej, wspierającej jest niezwykle ważna. I mnie też wewnętrznie, powiem uczciwie, motywuje dyrektor, który sam podejmuje sporo działań. Bo ja widzę, że nie tylko nauczyciele, tak, robią dużo, ale przyglądam się i mówię, myślę sobie, o rety, ile ta kobieta ma jeszcze siły i wychodząc z kolejnymi działaniami, bo on się staje niejako takim wzorcem też, tak? Dla mnie, dla nauczyciela i tutaj dla naszego zespołu. No to ja chyba po tym wszystkim, co powiedziała Irenka, jeśli chodzi o te takie najważniejsze rzeczy, a może jeszcze powiem o jednej, co może utrudniać zaangażowanie, już poza tą atmosferą, o której powiedziałam. Może być czasami też tak, że na przykład mamy masę pomysłów, właśnie masę zadań, i nauczycielowi trudno jest wybrać jedno. No, jakby chciałby zaczerpnąć z każdego i to rodzi czasami frustrację, bo powoduje, że na przykład ktoś bierze zbyt wiele na siebie i nie może później z danego zadania się wywiązać i napotyka trudności. I wtedy jest chyba taki spadek motywacji, zaangażowania i to jest ten moment taki konieczny na zatrzymanie, właśnie na ustawienie sobie. Co jest istotne, żeby pójść dalej. Ja myślę, że to, o czym słyszymy i słyszę ja i Państwo, to jak bardzo ważne jest, że w tej motywacji potrzebne jest bycie razem, razem w zadaniu, razem w działaniu, razem we wspieraniu się. No oddzielna w ogóle dyskusja to jest o tym, jak często dyrektor musi być lokomotywą, ale też jak potrzebuje czasami być trzecim, czwartym i ostatnim wagonikiem. Także dziękuję za to zauważenie. Także prawdę, trudno być zaangażowanym w pojedynkę. Trzeba naprawdę mieć wypracowaną taką umiejętność pracy w zespole. A do tego są potrzebne kompetencje. Bardzo jest ich wiele. Tych, których uczymy dzieci, słuchaj uważnie, analizuj, wyciągaj wnioski, bądź gotowy do grupowego działania.
To są takie rzeczy, które naprawdę są niezbędne, żeby powiedzieć, że tak, wszyscy się angażujemy, jeden trochę bardziej, jeden trochę mniej, ale za chwilę być może, że odwrócą się role, zmienimy się, a celebrować będziemy razem. Świętować będziemy razem. No właśnie, też miałem ochotę podsumować to, co Iwona mówiła w paru słowach, takie punkty zrobić, ale bardziej mi się teraz wybija na przód tych wszystkich wątków to, co powiedziałaś, Iwona, o tym, że właściwie zagrożeniem jest samotność i ty, Ula, też to podkreślasz. I ja, my się z Ulą znamy nie od dziś, ale ja od dawna się zastanawiałem nad tym, jaka jest ta tajemnica. I mam wrażenie, że teraz mam trochę odpowiedzi na to pytanie, że tajemnica tej waszej szkoły w Piastowie to jest taka, że tam nikt nie zostaje samotny, ale to nie jest slogan, tylko to jest to twoje rozumienie, że wspólnota i współpraca to jest kompetencja, której można uczyć, można od ludzi oczekiwać, można dawać wsparcie w tym zakresie, a jeżeli ktoś miałby być sam, to po prostu samemu mu pomóc. I dzięki temu być może to jest jakaś jedna z tych kluczowych tajemnic waszej szkoły, jeśli chodzi o to działanie. No dobrze, można by o tym długo, ale mamy jeszcze przynajmniej dwa szczegółowe wątki, do których chciałem zaprosić. I pierwszy z tych wątków to współpraca. A dlatego chcę o nim mówić, że współpraca to jest coś takiego, o czym już parę razy mówiliśmy, w waszych głosach też była o tym mowa, że to jest czynnik, który zaangażowaniu sprzyja. A z drugiej strony pojawiają się takie głosy, że właśnie te wątki współpracy, spotkań, rozmowy, namysłu wspólnego na przykład nad rozwiązywaniem problemów albo zespołów zadaniowych, to jest właśnie udręka, czyli coś takiego, czego nauczyciele nie lubią, bo to jest dodatkowy czas, bo to jest konieczność wejścia w coś, co no tak bezpośrednio nie zawiera się w tych opisanych zadaniach nauczycielskich. Więc ja, tak jak na slajdzie, do dyrektorek i nauczycielek też pytanie, jak organizować tą współpracę, żeby ona sprzyjała zaangażowaniu nauczycieli, a nie zniechęcała, żeby nie mówili o nasiadówkach, tylko żeby to był czynnik, który sprzyja temu, że się angażują. Eliza, jak od ciebie bym zaczął. Myślę, Przemku, że to jest trudne pytanie, bo inaczej będziemy postrzegać takie nasiadówki, tak jak ty mówisz, jakichś zespołów mniejszych, jeżeli chodzi o takie zadania obowiązkowe dziejące się w gronie zespołu przedmiotowe i tak dalej, bo one mają troszeczkę inny charakter, ale myślę, że sprzyja takiej dobrej współpracy wyznaczenie celu, czyli w jakim celu się spotykacie, co jest do zrobienia i to jest rola dyrektora. To, że konstrukcja planu pracy takich zespołów jest zrobiona na początku roku szkolnego i jest wyznaczony jakiś taki kierunek działań. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę w Radzie, ja tak myślę o takich nasiadówkach, które się odbywają w całym gronie, no u nas w całym, bo grono nie jest duże, to w przypadku takich trudniejszych zadań, gdzie trzeba porozmawiać, wygenerować jakieś pomysły albo poszukać rozwiązań, to bardzo ważne jest wcześniejsze zakomunikowanie, czego będzie dotyczyło to spotkanie, czy o czym będziemy rozmawiać. Ważne jest też ustalenie ram czasowych, ponieważ mówienie o jakimś trudnym temacie i przeciągająca się rada pedagogiczna, posiedzenie rady pedagogicznej, które trwa kilka godzin po lekcjach, no to też taki dyskomfort dla nauczyciela, już każdy jest wyczerpany psychicznie i fizycznie w godzinach popołudniowych. Często przy takich trudniejszych momentach, kiedy potrzebne jest zaangażowanie wielkie nauczycieli, jeżeli chodzi o właśnie o przygotowanie jakiejś dużej inicjatywy, to staramy się dbać o taką otoczkę tego spotkania, czyli na przykład gwarantujemy ciepłe napoje, coś do zjedzenia, tak żeby właśnie mieć komfort tego, że te wszystkie potrzeby takie niższego rzędu zostały zaspokojone i możemy się skupić na tym, że
nad czymś pracujemy. Natomiast jeżeli widziałam taki komentarz już na czacie i tak myślę cały czas o nim, dyrektor ma być przykładem, więc jeżeli dyrektor będzie czuwał nad tą współpracą i będzie też współpracował z innymi, a nie tylko stał z boku no i spijał przysłowiową piankę, jeżeli się coś uda, jeżeli chodzi o takie inicjatywy większe, które mają też, są pokazywane na zewnątrz, poza szkołą, to ta współpraca będzie się zacieśniała, będzie tak realizowana, jak sobie to wyobrażamy. To, że pojawiają się u nas może w mniejszym stopniu, bo tych młodych nauczycieli nam bardzo brakuje, to jest tylko grono przedszkolne, gdzie pojawili się w ostatnim czasie młodzi nauczyciele, natomiast jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to jest grono, które współpracuje ze sobą wiele lat. Budowaliśmy to zaufanie, tak jak mówiłam, ponad 20 lat, uczyliśmy się współpracy i to jest tego wspólnego rozwiązywania różnych problemów czy dążenia do realizacji zadań, mam mieć kogoś obok siebie, chociaż jedną osobę. Był taki czas, że my o tym bardzo często rozmawialiśmy na radach pedagogicznych, kiedy pojawiało się zadanie i ktoś się podejmował, bo też dajemy dowolność podejmowania się tych działań, to zawsze podpytywaliśmy pomyśl nad, podpytywaliśmy, czy chcesz kogoś do współpracy, czy może ktoś chce się zaangażować, czy potrzebujesz pomocy, zastanów się. Natomiast jeszcze myślę o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o tą współpracę. Bardzo trudno jest, to jest taki trudny moment, o którym też Ula mówiła, zaangażować kogoś, kto nie czuje się na siłach podjąć tego zadania. Teraz jak go zmotywować, żeby ta współpraca była tak, jak sobie gdzieś tam w głowie układamy i mamy jakieś zamierzenia jako dyrektorzy, to takim, mam taki przykład ze swojego wicedyrektorskiego życia, że kiedy szukaliśmy nowych liderów w całościowym rozwoju szkoły i to była ogromna trudność, ponieważ nikt z grona na nasz apel nie odpowiedział. Więc musieliśmy poszukać jakiegoś rozwiązania, co zrobić, żeby nie zmuszać, bo to nie będzie efekt. Ja też stoję na takim, mam takie przeświadczenie, że nie można zmuszać, zresztą przetrwała, bo nie ma z niewolnika dobrego pracownika. I wtedy to już Ula mówiła też o tym, szukajmy potencjału, szukajmy takich cech i takich elementów, które gdzieś się objawiły, jeżeli jesteśmy ważnymi obserwatorami i ważnymi słuchaczami, jeżeli chodzi o stronę dyrektorską, to będziemy mieli pewien taki zasób tej naszej kadry, która się sprawdzi w niektórych działaniach. Rozmowa indywidualna z nauczycielem, który usłyszy, jakie cechy widzimy, nawet jeżeli nie jest świadomy, może nie wierzy, że robi to dobrze, podbudowuje i motywuje do działania i sprzyja zaangażowaniu. I dzięki temu takie odbyły się dwie rozmowy. To był strzał w dziesiątkę, bo my bazowaliśmy na tych cechach, które zauważyliśmy i posłuchaliśmy tego, co mówią o tych swoich działaniach, bo to chodziło o ocenianie kształtujące. I ci nauczyciele weszli w to. To było trudne zadanie, ponieważ liderowanie to też ja muszę być przekonany do tego, że to, co robię, jest dobre i że to jest słuszne. Nie zostałem do tego zmuszony i muszę to zrobić, to jest moje jedyne zadanie, tylko muszę robić to i wierzę w to, że to, co robię, to ma jakiś sens. Więc oprócz tego, że ten nauczyciel w tym zaangażowaniu musi być przekonany do tego, co robi, to jeszcze kiedy ma obok siebie kogoś, tego dyrektora, czy wicedyrektora, czy nawet kolegę, koleżankę, który go wspiera w tym wszystkim, myślę, że to jest początek drogi do sukcesu. A jeszcze się odniosę do tego, że właśnie ta współpraca będzie wtedy też miała sens, jeżeli będziemy otwarcie mówić nie tylko o oczekiwaniach, ale kiedy dochodzi do podsumowań, kiedy potrafimy powiedzieć o tym, co nie wyszło i szukamy, jesteśmy, poddajemy refleksji te nasze działania i myślimy o tym, co możemy zmienić następnym razem. Kiedy się coś nie udało, może trzeba było reagować bardzo spontanicznie i jakby ratować sytuację, więc nie bójmy się też rozmawiać o tym, że gdzieś popełniliśmy błąd, tylko wtedy bierzmy odpowiedzialność za to, co robiliśmy i przyznajemy się do tego. Ja tutaj też pamiętam, że Irena już mówiła o tym działaniu takim bardzo innowacyjnym, bo trzeba było naszego patrona, który jest był żołnierzem Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. To był trudny patron, którego dzieciaki nie chciały. My wymyśliłyśmy działania, które miały jakby trochę oswoić takiego trudnego patrona i jakoś go tutaj w tą naszą szkołę
delikatnie wdrożyć. Natomiast wtedy sobie obiecałyśmy, bo robiłyśmy to we dwójkę, że jeżeli dostaniemy po głowie, to obie. Jeżeli będziemy zbierać laury, to też obie. Więc w parze, cały czas w parze, wspierając się, mimo że każda z nas miała jakieś zadania. Więc myślę, że to takie wsparcie dyrektorskie, ten przykład dyrektorski jest tutaj jakimś takim elementem, który może to grono zespolić, tą współpracę udoskonalić. Jasne. No, mam ochotę pytać, ale już czas nas powoli goni, więc połknę te pytania i poproszę Irenę, no bo Eliza mówiła o twojej szkole też, ale jakby nie chodzi mi o mówienie z twojej perspektywy o tym samym, tylko przyszło mi do głowy, gdybyś mogła powiedzieć, jaką ty właściwie masz korzyść ze współpracy jako nauczycielka, no bo ja rozumiem, gdyby tak behawioralnie rozumieć motywację i zaangażowanie, to ono się pojawia wtedy, kiedy ludzie czują, że to ma sens, że to jest korzystne, że to przynosi jakieś rezultaty i wtedy to ten czas i siła w to włożona jest potraktowana jako dobrze zainwestowana. To powiedz, jakbyś ty miała powiedzieć, co masz ze współpracy w waszej szkole? Przede wszystkim, no to może kolokwialnie zabrzmi banalnie, ale ogromną satysfakcję, poczucie współnależności do zespołu, to jest dla mnie osobiście bardzo ważne, bo zawsze uczę dzieciaki, że no człowiek jest istotą stadną, więc potrzebuje i wsparcia, i jakby otoczenia innymi ludźmi, a jeszcze jeżeli ci ludzie potrafią ze sobą współpracować, to już jest w ogóle super. I to w zasadzie są te dwie rzeczy dla mnie osobiście i ta satysfakcja i poczucie dumy z tego, co się zrobiło, z tego, że wymyśliłam coś, podzieliłam zadania, współpracowałam, wyszło, super. Nawet jak coś nie wyszło, no to trudno. Mówimy sobie co, idziemy dalej. Więc te dwie rzeczy właśnie, wspólnota, poczucie wspólnego zaangażowania wszystkich i wspólnoty, jeżeli chodzi o grono pedagogiczne i satysfakcja z tego, że coś się udało. To dla mnie są najważniejsze dwie rzeczy. Jasne, dzięki. To przejdźmy do Piastowa, chociaż Ula już dużo mówiłaś właściwie o tej współpracy, że to jest coś takiego, co jest pewną osią na przykład rozmowy o pracy dla pojawiających się w gronie nauczycieli. Ale czy coś byś chciała dodać? Jak to robić, żeby współpraca była czynnikiem angażującym? Wiem, że to w kontekście krótkiego czasu jest dla mnie trudne, ale spróbuję tak bardzo syntetycznie. Fajnie. Więc tak, nasiadówki to jest w ogóle coś okropnego, więc ja myślę, że to zabija współpracę. W każdym spotkaniu musi być dobra energia, a więc musimy znać ten cel i wiedzieć, że dojście do celu to jest wysiłek i nie ma co się okłamywać, że będzie inaczej. Ale na końcu tego wysiłku jest właśnie to, o co nam wszystkim chodzi, czyli osiągnięcie nowej jakości w uczeniu, w relacjach, w funkcjonowaniu, w tworzeniu atmosfery we wszystkim. My mamy taką od wielu lat, ja wrzucę Państwu na za pośrednictwem co, mamy wypracowaną kartę. Ja tutaj pokazuję ją tak, ponieważ to jest aktualnie, którą teraz robimy. Proszę zobaczyć, dwie strony A4, a przed nami za tydzień olbrzymi 15 jubileuszowy koncert noworoczny. Olbrzymie przedsięwzięcie, zapisane tylko na tych dwóch kartkach. Reszta to wszystko rozmowa, bycie razem, współuczestniczenie. A przygotowanie, dobra energia, pozytywna adrenalina, a później przychodzi ten wieczór, z którego wszyscy jesteśmy dumni i celebrujemy go cały czas. A więc stwarzajmy sobie takie sytuacje, takich sytuacji mieliśmy w szkole mnóstwo. Uratowaliśmy dziewczynkę z ruką trachotomijną, która może funkcjonować. O wszystkim możemy opowiadać nawiasem mówiąc. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową. Jest to nasz swoista elektroniczna kronika przypadków tej szkoły. Tam piszemy o tym, co robimy, jak działamy i naprawdę tych działań jest dużo. W
Tyle, ile ludzie mogą udźwignąć, tyle, ile wynika z potrzeb naszej szkoły, ale też tyle, ile wynika z chęci, bo każdy ma prawo przyjść ze swoim pomysłem i zaanonsować go. Próbujemy razem go poprowadzić. Także zapraszam Państwa na naszą stronę, tam dużo więcej niż to, co mogę powiedzieć. Dzięki. No, Iwona. Jak to jest tą współpracą? Ja mogę tak od swojej strony powiedzieć. Tak, dla mnie, poza tym, co już wybrzmiało też, tak sobie myślę, szukam jeszcze, dla mnie współpraca jest niezwykle ważna, ponieważ daje mi poczucie bezpieczeństwa. Czyli to, że nie jestem sama, że jest ktoś, kto ze mną coś wspólnie robi, na kogo ja mogę liczyć, tak? Że jest ktoś, kto mnie wspiera w tym wszystkim. I to jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o tę współpracę. I współpraca jest jeszcze ważna, bo współpraca też w takim pozytywnym znaczeniu mogę zobaczyć, jak ktoś coś robi. To jest takie pozytywne podpatrywanie, inspirowanie się czymś. I ta współpraca w zasadzie też jest takim czynnikiem motywującym, zachęcającym i bardzo rozwojowym. Mhm. Więc to jest tak prawda, taką dobrą energię. Współpraca daje nam taką dobrą energię. Tak można by to chyba podsumować. No, ja zauważyłem taki wpis od pana Mariusza Domańskiego, który jest naszym słuchaczem, który pisze, że dobre zarządzanie zespołem nie łączy się z długością i ilością spotkań. Im mniej, tym lepiej. I mam wrażenie, że możemy się z tym pogodzić, bo rzeczywiście moją intencją nie było mówienie o współpracy polegającej na tym, że ciągle siedzimy na dodatkowych spotkaniach oprócz samych lekcji, bo też wyobrażam sobie tą współpracę jako po prostu nie bycie samotnym, czyli rozmawianie ze sobą w różnych okazjach, wymienianie się różnymi rzeczami za pomocą rozmaitych narzędzi, w tym elektronicznych, czyli rzeczywiście nie promujemy bardzo długich i bardzo nudnych posiedzeń zespołów zadaniowych, tylko raczej podkreślamy ich celowość, pewną agendę. To Eliza dużo o tym mówiłaś, że jakby przygotowanie do tego, że jak już jest spotkanie, to uczestnicy warto, żeby wiedzieli, czemu jest poświęcone, jaki jest jego sens i żeby wychodząc czuli, że jest jakaś konkluzja. Więc to też jest dla nas ważne. No dobrze, tak pospieszam, bo jeszcze mam jeden wątek. Jeszcze jedno, kochani, zawsze trzeba się spotkać face to face. W naszej szkole bardzo często wykorzystujemy coś, co pozostało po zdalnym nauczaniu, Teamsy. Tworzymy grupy, szybko się spotykamy, przy kawie w domowych pieleszach coś przegadamy i działamy w szkole. A tak przy okazji zapytam, dbacie o włączone kamerki? Czy o kamerkę dbacie? O. Znaczy dbamy bardzo, komunikuję często, jeżeli te spotkania się odbywają. Natomiast może nie ma takiej stuprocentowej skuteczności, aczkolwiek ja osobiście mówię o swoich potrzebach, że lubię patrzeć na osobę, która mówi, że ten awatar czy ten pusty ekran trochę mnie rozprasza i niepokoi. No tak, to prawda. No dobrze, czyli mamy ostatni wątek i mamy na niego parę minut raptem, a zależy mi na nim, bo mam wrażenie, że ten wątek już zaistniał w waszych wypowiedziach. Ja osobiście rzeczywiście też bardzo wierzę w to, że człowiek się angażuje wtedy, kiedy czuje sprawczość. Nazywam to sam dla siebie efektem ojcostwa albo macierzyństwa, czyli takie poczucie, że ode mnie coś zależy i że ten kształt rzeczywistości, no to ja jakoś wpłynąłem na to, że on właśnie taki jest. Mam wrażenie, że posada dyrektorska, oprócz rozmaitych udręk z nimi związanych, jednak daje poczucie pewnego sprawstwa, no bo jakby jest ten spory obszar, które dyrektorka czy dyrektor, albo wicedyrektorka czy wicedyrektor mogą o tym zdecydować, tak to ukształtować i potem czuć, że to jest owoc ich działania. Więc jak wy się dzielicie tym poczuciem sprawstwa z nauczycielami i nauczycielkami. Może Eliza.
Dzwonek dzwoni u mnie, ale Tak, dobrze, powiem idę Ci, dalej. Przemku, że zastanawiam się, jak to ugryźć, dlatego że ja cały czas jestem jeszcze jedną nogą w gronie bardzo mocno związana. No tak. Jakoś tak nie potrafię tego rozgraniczyć. Dlatego też mam taką teraz tendencję od jakiegoś czasu, że ja staram się nie afiszować swoimi pomysłami i jakby sama siebie chwalić za to, że coś wymyśliłam. Bardziej skupiam się na tym, żeby znaleźć takie grono zapaleńców, którzy podejmą się realizacji jakiegoś pomysłu, czy wspierać ich, jeżeli słyszę, że rodzi się jakiś pomysł, być świadomą tego, że coś się dzieje, bo to też obserwuję, że dodaje takiej pewności wyprowadzania jakichś nowych działań, jeżeli dyrektor zauważa, że coś się dzieje i orientuje się w tym, a nie tylko nauczyciel działa i ma jakiś cel, tylko mimo tego, że to można nazwać samodzielnością i daje taką pełną satysfakcję dla tego nauczyciela, któremu się chce. Tak, o takich rozmawialiśmy, że tym, którym się chce, to oni będą cały czas działali. Natomiast dyrektor też musi mieć taki moment, że dać poczucie zaufania, że on wie, że jeżeli nauczyciel coś sobie wymyślił, jest jakiś pomysł wygenerowany, może to jest jeszcze taki nie do końca kształt, który nam się podoba jako dyrektorom czy wicedyrektorom, to wolę się przyglądać, nie krytykować, obserwować, ale dawać takie poczucie bezpieczeństwa temu nauczycielowi, że ja wiem, że to się dzieje. Żeby on był samodzielny w tym działaniu, ale ja jestem tuż obok. Jeżeli mnie Samodzielny, potrzebujesz, ale nie samotny. tak, niesamotny, właśnie. Czasami nie pytam, widzę, że jest jakaś potrzeba wsparcia, reaguję natychmiast, bo widzę, że lepiej postrzegane jest to, kiedy ja sama zauważę, bo widzę to działanie, niż to, że nauczyciel przyjdzie i powie, no bo ja potrzebuję pomocy w tym i w tym. Bardziej ja mam taki odbiór wśród nauczycieli, że dostrzegam, że jeżeli widzą tego nauczyciela towarzysza, tego dyrektora towarzysza w tym działaniu, to wsparcie, ten filar, który gdzieś tam się z boku pojawia, to jest mu łatwiej przebrnąć przez różne sytuacje, niż przyjść i prosić o pomoc. Bo rozmowa rozmową, ale czasami są takie sytuacje, że wydaje się nauczycielowi, że on sobie z tym poradzi. Ale jednak delikatna pomoc tego, który jest właśnie takim wsparciem, myślę, że jest nieocenione. A przy tym jeszcze dyrektor zaangażowany i wiedzący, co się dzieje, jest też takim przykładem, że uwaga, no nie jesteśmy dyrektorami, którzy tylko działają metodą palca wskazującego i rozdają zadania, tylko jesteśmy w tym działaniu, jesteśmy z zespołem. Żeby był dobry zespół, dobrze współpracujący, to ten dyrektor musi być tym kapitanem, ale odwróconym w stronę załogi. On nie może być na tym statku samotny, a reszta jest pod pokładem i działa sobie na rzecz dyrektora. No I nie. wiosłuje, no tak. Tak, i wiosłuje właśnie. To jest taki Jasne. mój pomysł. Jasne. Ula, w Okay. telegraficznym skrócie. Bardzo telegraficzny. Ja uważam, że po pierwsze musimy obudzić w sobie zaufanie do nauczycieli. Naprawdę. Ufajmy, że to są mądrzy, dorośli ludzie i odpowiedzialni. Dalej. Musimy być też gotowi na to, że oni znajdą inne rozwiązanie niż my mamy w swoich konstruktach myślowych, tak? I ono będzie może dużo fajniejsze od naszego, tylko dajmy im na to, stwórzmy im warunki do działania. Mało tego, to jest do nas już, do dyrektorów. Słuchajcie, to my musimy w sobie oswoić lęk przed skądinąd rzeczywistą odpowiedzialnością za to, co się w szkole dzieje. A więc jeżeli oswoimy ten lęk, że nauczyciele naprawdę nas wspierają, a nie chcą robić nam wbrew i taką samą idą w tym samym kierunku, to ja myślę, że to właśnie o to chodzi. Czyli generalnie słuchajmy uważnie, komunikujmy się bardzo precyzyjnie, dogadujmy się w różnej formie, ustalajmy działanie wspólnie, tak? I celebrujmy na forum. To byłaby taka moja definicja Jasne, takiego jasne. działania. I może jeszcze Dziękuję. do tego. Zachowajmy taką równowagę, O, nauczyciel, tak. dyrektor, bo to prowadzi tak naprawdę do współpracy. Jasne. Ale też ważne jest to, że dyrektor, który jest jedną nogą z zespołem, daje poczucie bezpieczeństwa nauczycielom. I nauczyciele czują się zaopiekowani i lepiej zrozumieni niż taki dyrektor, który siedzi tylko w gabinecie zamkniętym i Ja przez przepraszam, ale sekretariat trzeba się dzień dobry mówić i przepraszam, czy mogę. Jasne.
Przepraszam, Ula, ale myślę, cóż że dyrektor przepraszałaś? musi być dwoma nogami. Jasne. Ja no, rzeczywiście też zwróciłem na to uwagę, że ty, Eliza, o tym powiedziałaś, że jeszcze czujesz się taką częścią grona, ale być może w tym jest ta tajemnica, żeby wciąż tą częścią grona, żeby wciąż tą częścią grona być. No Myślę, że dobrze. to jest silniejsze ode mnie. Wiesz, ja chyba się nie zmienię. Ja chyba nigdy nie wejdę No w tak. buty takiego typu dyrektora, który jest zamknięty w gabinecie. Po prostu. Aha. Takie jest moje doświadczenie i to, jak pracuję przez tyle lat, już teraz zarządzając też placówką, obserwuję, że to są wymierne efekty tego, że dyrektor jest z gronem. No właśnie. I to bycie razem, ta wspólnota nam na koniec wyszła jako podsumowanie chyba naszego spotkania o zaangażowaniu. Bardzo chcę Wam podziękować za obecność i za podzielenie się swoimi doświadczeniami. A nie było to takie oczywiste, bo rozmawianie w takiej parze nauczycielka-dyrektorka o tym, jak dyrektor motywuje nauczycieli, to nie jest prosta historia i można się stoczyć w śpiewanie piosenek ubu-dubu, a to udało nam się tego uniknąć. Bardzo się cieszę z tego doświadczenia i jeszcze raz dziękuję, jeżeli to kogoś zainspiruje z naszych słuchaczy, którzy konsekwentnie z nami tutaj pozostawali, to nasz wysiłek w to włożony będzie owocny. Do zobaczenia za 2 miesiące. Na początku lutego, jak zwykle, zapraszamy Państwa na nasze seminaria, w którym pracujemy, co prawda bez ekspertów, ekspertek i prelegentów, albo czasami są to jakieś wyjątkowe sytuacje. Zapraszamy do pozostawania w kontakcie z nami i zaglądania na strony. Do widzenia. Ja mam jeszcze myśl na koniec, złotą. Ufaj i wspieraj. Do Ufaj i dyrektorów. wspieraj. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Do Do widzenia. widzenia. Do widzenia.